Zastanawiam się, no, na nic nie wyszło. A czemu? Bo ja ci się satysfakcjonuję, nie wiem, spadły i przestanę zarabiać. No. Tutaj też coś porobimy za niedługo. Taką dużą restaurację zrobimy. Tak, to będzie otwarte, wyliczone jak pomieszczenie. No i to mi się... Maryć, chodzę. Od 4 rano do północy, no to już fajnie to otworzyć. Będę usłynąć. Dobra. Chciałbym stosować pasażerów linii lotniczej Goswing. A to jest strefa restauracji, czyli wchodzimy do jednej wielkiej restauracji. Idziemy to trochę inaczej, idziemy tu mamy te strefy. Dobra, tu zrobimy sklep. To będzie stała sobie ściana. To będą małe drzwi. To będą drzwi. To będzie ściana, bo tam są schody, że niż sobie spaść nie postanowił. I... No musi być w restauracji. No musi być element sprzedającym. Tym razem zrobimy w taki sposób. Stoisko z żywnością. Tak, już mamy to miejsce na to, żeby porobić to coś do niego. Ciekawe, że musimy to działać coś. Przeszklona lodówka. Dobra, przekąski.
kanapki. Mam rękę w ramię do piwa i do kawy. Fajnie tak. No i w sumie by wypadało, żeby też inni tutaj siedzenie. I to możemy jeszcze otajmy. Było ciekawiej. To jak rozpniep. I my tu coś dzieją. I połówki muszą tu się znajdować. Może i tam zachowamy jakiś ten mały odstęp. O, i ładnie pięknie. A 950 metrów kwadratowych. Wino. Dobra. Tak i... Lep. Balanger Jewel. Bonus można otrzymać. Duży. Wstajmy na kolejny element swoją drogą, tamten, żeby kupić. Jak tutaj zadowolenie, no rośnie, rośnie pomalutku. Tu mają mniejsze jakieś, ale ci to już na 100% dojechali. Ten Goosewind, z którym zrobiłem ten, no, a cały czas jest na zero. Jakby to takie ładne stanowisko zrobiłem. Salonki, nie lotniczy.
Nie, ile my tu mamy linii rozdzielczych? Jeszcze raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra. Robimy, drodzy Państwo, jeszcze tak. Rezygnujemy z tej ławki. To też zostanie odrobinę przerobione tam wyżej na górze. Przez różne strefy. Strefa bezpieczeństwa, proszę. A, że wewnątrz tego, no dobrze. Tak. Teraz tu zrobimy coś takiego. I to zrobimy coś takiego. To wykolegujemy po jednym przejściu. No i to będzie jak całe. Wszystkich salonikach.
Jest, mogę to odwracać. Jest bez tego. Dobra, może zacznijmy od tej strony, bo ja się pogubię. Więc bez tego. Bez tej informacji nie. Z tego tam będę drzwi powinny zostać. Drzwi. Właśnie, tu do ściany. No ja tutaj mam dwie rzeczy zrobiłem, więc się tylko zastanawia. Czy ja zatrzymam ten czas, żeby z tymi drzwiami się oparł, gdzie powinno być. A mimo nie wszystkie ja wybuduję. Dobra, tutaj zostają foreczki. To ja z domu. No i tutaj mogą mi obydwie pary pozostać. Tu będzie z tobą i tu będzie z tobą. Teraz tu trochę tu przestawić. To w sumie wychodzi na to, że tu mogą podwójne drzwi też pozostawić. Dobra. W takim razie robimy podwójne drzwi. Dobra, i przyspieszmy ten czas i wydujdźmy. A ja to robię. Jakaś. Gdzie dacie rzeczy prawie na... Pękę. Pęk. 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 No i to tyle. Teraz ja zrobiłem dla Goosewingsów. Tam bym na dole, tak? No. Mi się wydaje, zobaczmy. A ci tylko to co? A nie, to na górze siedzę.
jeszcze na tej niewybudowanej Czesłach, rozumiem. Czołgan ma być tu opóźniony. Bardziej się strachcie, ładunek bagaży i będzie wypychanie. Ja się dowiedziałem ten pojazd na bagaże. Ale to cały czas odwracają te samochody. Dziesięciodniowo. On czy ale kiedy to? Pora roku, no niby jest lato, no i co latem jest minus 4? Nie wiem. W ogóle my tutaj zarabiamy na tym lotnisku, no zarabiamy. 11 tysięcy na 24. Najgorsze przy tym odlataniu to, że to musi mieć podłączenia do drogi serwisowej. Dobra, to robimy, że w dół tylko. Skoro to się robią na ciekorki. To jak najlepiej zaradzić na ten fakt. Robić coś, żeby te korki się nie robiłem. Nie stanowisko, tylko fundament. Orycz. Nie tam. Dobra, będzie tak. To są betonowe fundamenty. I robimy betonową drogę do i jeszcze tej handlowej trzeba będzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery odlatarki. I tutaj trzeba zrobić jeszcze. Kawałek tego fundamentu, dobra. A jak tutaj? Dziecko, dziecko, sprężajcie się, no co to ma być? To ile ludzi w ogóle siedzi na tych ławkach, czekają?
Medium, czemu ty masz być znowu opóźniony? Boarding. Kata na pasażerów. A czemu jest problem z wejściem do pasażerów? Nie wiem, bo tu kolejek nie ma. Ewentualnie jak chcą korzystać, to w terminalu mamy coś takiego jak ruchomy chodnik. Może niewielki, a... jeszcze raz. Średni. Którą tę stronę nie mam. Taki pyk. Proszę zrobić coś takiego, niech sobie korzystają. Czemu znowu szwindiem ma być opóźniony teraz ten? No boarding, a czemu boarding? Bo ludzie nie nadążają dochodzić. Czegoś to się wyrabiają, a to z tymi bagażami się nie potrafią czasami. Popisy te wszystkie. No niektórym rosną, niektórym maleją. Teraz jak to tutaj już się wybuduje. Jeszcze cztery te pojazdy do odlewania, proszę. Jeszcze sprawdzimy na pewno. Operacja, ile ich tu potrzeba? Cztery. Trzeba i jedną ładowarkę taśmową, której tak nie posiadam. Duża. No dobrze, zamówmy. I jeszcze te cztery odlazarki.